To jest bardzo ważna inwestycja zarówno dla nas, dla Urzędu Miasta, jak i dla naszych mieszkańców, przede wszystkim kibiców naszej drużyny MKS Podlasie, wszystkich fanów piłki nożnej, ale również mieszkańców, którzy od wielu, wielu lat narzekali na infrastrukturę, która znajduje się na naszym miejskim stadionie. Jest to obiekt już, bym powiedział, wiekowy, o bardzo zaawansowanej infrastrukturze i dzisiaj próbujemy to zmienić. Przetarg rozstrzygnęliśmy, firma spod Katowic wygrała przetarg, realizuje inwestycje. Bardzo dynamicznie już prace się rozpoczęły. Rozpoczęliśmy od prac ziemnych, do końca roku te prace ziemne mają być zakończone, a więc na dzień dzisiejszy można zobaczyć, że najpierw trwa rozbiórka trybuny zachodniej, która to będzie zupełnie odbudowywana w innym charakterze. Będą pod nią sale, będzie też hala sportowa dla naszego bielskiego ekonomika. Będą nowe, nowoczesne krzesełka, będzie zadaszenie, więc stadion zyska zupełnie nową formułę. Również będzie parking przy stadionie. Ten parking będzie budowany. Na dzień dzisiejszy widzimy, jak trwają prace ziemne. Mam nadzieję, że również wykonawca wszystkie swoje terminy i prace, które ma przewidziane do końca tego roku, wykona w terminie. Tracimy na pewnie rok, półtora boisko trawiaste, więc będziemy swoje mecze musieli rozgrywać na sztucznej nawierzchni. Myślę, że ta nawierzchnia, czyli sztuczne boisko, zostanie zweryfikowane przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. Mam taką nadzieję, gdyż są starania o pozyskanie trybun I odgrodzenie tam klatki dla kibiców, gości, więc myślę, że tutaj, no, jeżeli te rzeczy zostały załatwione, to Lubelski Związek na pewno się pochyli nad tym. Poza tym, no, trwa tutaj budowa, więc będziemy musieli zapewnić jakieś dojścia dla piłkarzy, dla trenerów, dla sędziów i dla kibiców, więc no, z tymi odgrodzeniami jakoś sobie poradzimy, myślę, że w trakcie tej budowy. W pierwszym rzędzie ma być wybudowany tutaj parking, więc myślę, że do czasu rozgrywek część przynajmniej tego parkingu zostanie zrobiona i co nam pomoże po prostu w tych wszystkich kwestiach.